Siemano, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Filip z kanału Simulator Player. I mam przyjemność witać was w drugim odcinku z serii, ale to już było, czyli seria, w której po prostu gram sobie w gry naszych starszych braci lub nawet czasami naszych ojców. Tym razem na warsztat bierzemy samochody, rajdówki, a dokładnie jest to Colin McRae Rally. Wow, gra, w którą pierwszy raz zagrałem, jak miałem chyba 5 lat. Pamiętam, wtedy brat od kolegi pożyczył kierownicę pierwszą z Microsoftu. Ona nie była jakaś super, miała tam te 170 stopni obrotu albo 270, teraz nie pamiętam, a nie chcę was ukłamać. Dwa pedały, sekwencyjną skrzynię biegów, ale na tamte czasy to było wow. Pamiętam również, jak drugi kolega od mojego brata miał Trasmastera, kierownicę Ferrari, to tam to już było coś. To był pierwszy Trasmaster, który po prostu wypuścił kierownicę z Ferrari. Inaczej, to była pierwsza kierownica z Ferrari, którą wypuścił Trasmaster, tak to miało zabrzmieć. No i co? Kiedy wchodzimy do gry, wita nas interfejs, który no wygląda, jakbyśmy odpalili jakąś grę dla dzieci. No, profesjonalizmem się nie wykazali akurat. W ogóle zapomniałem wam powiedzieć, na początku chciałem wam powiedzieć i mi z głowy wyleciało, że przepraszam, że nie było live'a przez ostatnie dwa dni, ale internet mi szaleje, do tej pory mi szaleje, ale mam nadzieję, że w sobotę live będzie, nadrobimy. Przeprowadziłem sobie ostrą rozmowę z operatorem, no i teraz już myślę, że będzie w porządku. Jeśli chodzi o kierownicę, no to tutaj jest mały problem, tak? Kierownica jest wspierana, jeśli by ktoś pytał, natomiast nie ma force feedbacka, no i jest lekka, martwa strefa, której nie da się wyeliminować. Chociaż dajcie mi dosłownie sekundkę, muszę sprawdzić jedną rzecz w LGS-ie, bo dopiero teraz mnie oświeciło. Colin, czekajcie. LGS to jest oczywiście nieco innego jak Logitech Gaming Software, tylko teraz tak, muszę sobie wejść w dysk D. Wiecie co, po prostu sorki, że was teraz zanudzam, ale stwierdziłem, że bez sensu by to było, jakbym to uciął, skoro to będzie trwało dosłownie sekundkę. Tylko gdzie ja mam tego Colina? Okej, tutaj jest, dobra, okej. Kierownica, czułość, dobra, teraz powinno być już okej, wszystko, więc wracam sobie do Colina. No i tutaj oczywiście kontroler sensitive na maksa, żeby ta kierownica jak najlepiej działała. Martwa strefa powinna być wyłączona, aczkolwiek delikatna martwa strefa, no niestety, pomimo wszystko jest. Skrzynia automatyczna, jest to manual wspierane, ale co mnie dziwi, no to no nie da się niestety tutaj ustawić, wiecie, albo czekajcie, bo coś mi te ustawienia nie pasują. Dobra, ale mniejsza z tym. Chyba żeby... No dobra, no nieważne. Także martwa strefa jest. Okej, przechodzimy sobie do samej gry. Gra jak na dzisiejsze czasy jest bardzo grywalna. Ja mam teraz aktualnie Forda Focusa. Jest to konkretnie Ford Focus, który jeździł Colin McRae. Gra ta wyszła w 2001 lub 2002 roku, teraz nie pamiętam dokładnie. Jest to w pewnym sensie taki delikatny remaster, chociaż nie wiem jak to nazwać. No i jest to po prostu ojciec Dirtów, gra studia Codemaster, czyli tak jakby pierwsza rajdówka, którą przyszło nam zagrać. No gra jest naprawdę jak na dzisiejsze czasy bardzo grywalna. Grafika też jakoś super nie przeraża, natomiast no tutaj jest lekki problem, że jednak mam tą martwą strefę i ta kierownica bardziej działa jak pad, jak kontroler, niż jak kierownica. Natomiast jak najbardziej da się pograć, da się powspominać, bo dla mnie to, jak się domyślacie, są lata wspomnień. Wow! Nawet wyrzucić na zakręcie potrafi. No fizyka nas tu nie rozpieszcza za bardzo, jak na dzisiejsze czasy to zdecydowanie nie. Natomiast da się tu wpaść w poślizg, jak widzicie, da się wypaść z drogi.
Natomiast da się z ogromnymi prędkościami pokonywać zakręty, co też się da zauważyć. No niestety nie znalazłem ustawienia, żeby była prędkość w kilometrach, jest w milach, ale myślę, że dużo osób mile zna. 55 mil to jest około 80 km na godzinę, no i ja teraz z taką prędkością jestem w stanie wejść w zakręt. Troszkę nierealistyczne, ale gra jest świetna, potrafi nas pozytywnie zaskoczyć. Ja czuję taki, tak jak mówię, lekki powrót do tego, co kiedyś było. No, kiedyś te gry zupełnie wyglądały inaczej, właśnie te pierwsze samochodówki, jakieś pierwsze Need for Speedy, Gran Turismo pierwsze na PlayStation. O pierwszej Forzie nie mówię, bo to akurat nie jest jakaś super stara gra. Natomiast w porównaniu właśnie z pierwszym Gran Turismo i pierwszymi Colinami lub Need for Speedami, no to po prostu wow, jest duża... Nie wiem, jak to powiedzieć teraz, ale no jest duża przepaść, bo na przykład Gran Turismo już była fajna fizyka, tyle lepsza grafika. Chociaż czy ja tak wiem, do końca to nie, ale właśnie jeśli by porównać Colina i Gran Turismo, to już dwa zupełnie inne światy. Jednak Gran Turismo to jest klasa sama w sobie, a te pierwsze Coliny były fajne, ładne, ale jednak to jeszcze nie było to. Natomiast teraz te nowe Dirty, Dirt Rally, Dirt Rally 2.0, Dirt 4, to jest niesamowite. No i na koniec, bo jak skończy ten wyścig, to oczywiście odcinek się zakończy, taka anegdotka. Czy warto kupić tę grę? Nie. Jeśli chcecie powspominać dawne czasy, to jak najbardziej. Natomiast no, jeśli chcecie sobie pograć w jakieś samochodówki rajdowe i liczycie na to, że ta gra będzie dalej super odwzorowanym symulatorem, to nie, na to nie liczcie. Ta gra chyba na Steamie kosztuje coś około 10 zł, tak naprawdę waży 800 MB, a da się tutaj fajnie pobawić i powspominać. Także polecam każdemu fanatykowi takiego lekkiego retro gamingu, no bo to nie jest jakaś super stara gra, ale fajnie, przyjemnie. Gra jest jak najbardziej grywalna. Ostatnio robiłem odcinek z 8 Wheel of Steel, a teraz Colin, zastanawiam się nad kolejną grą, ale myślę, że coś z serii Need for Speed może by wysiadło. Ale to wszystko w swoim czasie. A może jakieś stare GTA, ale to też zobaczymy. Na pewno muszę się w końcu wziąć za kontynuację serii z GTA San Andreas. No dobra, zaprezentowałem wam grę, opowiedziałem wam o wszystkim. Tak będą wyglądać te odcinki, krótkie na temat, wiecie, o co mi chodzi. No cóż, ja wam dziękuję w takim razie bardzo za obecność. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Cześć!